Siema, gram sobie w dobanych bez karnet, gram dzisiaj Tainted Lazarusem, tym, nie Lazarusem, tylko tym, Azazelem. Tainted Azazelem, bardzo fajna postać ogólnie. Ja przeszedłem parę razy całą giereczkę, więc mi być ciekawie. One Makes Him Small, bardzo fajna demetka na starcie. Stwierdziłem, że nią zagramy, bo nie oszukujmy się, no jakby nie patrzeć mam... dawno nim nie grałem, o, może w tą stronę. Dawno nim nie grałem i chciałem sobie ją zagrać, zobaczyć, czy jeszcze potrafi nim grać. Ostatni Blue Baby nie był najlepszy. Widać, wracamy do Blue Baby. Ha, jestem ziomkiem z kupami, potrzebuję więcej kup. Ale w ogóle zauważyłem ostatnimi czasy, czyli przed chwilą, przed odpaleniem odcinka, że mam jakiś problem bardzo mocny z padem. I to tak mega okropnie, że wiecie, że w jedną stronę jak ten pad działa, to gałka, lewa, czyli tą, którą biegam, ona ma bardzo mocny problem ze sobą. I to tak aż, no bym powiedział, że za bardzo. Troszeczkę się obawiam, że pad będzie uszkodzony za niedługo, bo zwyczajnie, jak działa normalnie, to potrafi mi na przykład dwa razy w lewą stronę przepchnąć. Jakbym miał takiego double clicka odpalonego, no to jest... Bardzo dziwne to jest. One heart. Czy on może mieć czerwone? Możemy chyba. Tak. Jeszcze tam kamień z X-em widziałem, więc ja bym sobie do niego poszedł. I mam taką lekką obawę, że może gdzieś tam ten pad się uszkodził i chyba coś będzie trzeba z nim zrobić. Mam nadzieję, że nie. Ale, jeżeli będzie taka potrzeba, no to się rozkręci tego pada i zobaczy, co się dzieje tam w środeczku. W samym środeczku, jakby nie patrzeć. Akurat mniej więcej się na tym znam, to będzie dobrze. W ogóle, bardzo śmieszna sytuacja, bo wydaje mi się ogólnie, że to było przez to, że jak wczoraj właśnie miałem streama, często o tym opowiadam, że streamuję, bo wyłączyłem kamerkę, bo przy jednej grze, którą graliśmy w Grounded, ta kamerka jakoś taki ma bardzo problem działania, taki okropny problem działania ma. I nie do końca wiedziałem przez co to jest, ej kurczę, nie wiem, czy ja bym chciał mieć tego. Ej dobra, poradzę sobie, a Book of Revelation jest giga książka. Bo tak sobie teraz zastanawiam, że mógłbym iść na Devil Deal bezproblemowo i sobie poradzić, ale nie wiem, czy będzie dobra. Czekajcie, co ja mam? Mam Boss Rush, mam Mega Szatana, czy nie muszę iść na Angel Rumy? No to giga, dobrze. To idziemy na tego, na Devil Deal. Zobaczymy, co nam tam wypadnie, może jakieś latanko będzie. Oj, to jest latanie bym zabił. I wiecie, i sobie streamowałem. Po prostu wiecie, no tę kamerkę sobie włączyłem, bo stwierdziłem, no po co mi ta kamera, skoro ona i tak laguje, to nie widzę sensu jej trzymać. A gra była płynnie, gadałem normalnie płynnie, wszystko było dobrze, tylko ta kamera miała jakiś taki problem. Nie, może ta gra po prostu za bardzo przejmowała kontrolę nad kartą graficzną i to może być powód, że wiecie, że tam lagowało. Ale mniejsza z tym. Włączyłem kamerę i dzisiaj w nocy sobie śpię słodko, smacznie. I mam sen, że zacząłem nagrywać odcinek z Isaaca. I ten odcinek turbo dobrze szedł. Nie, to był taki... Nigdy tyle gier nie wygrałem. Po prostu no taki odcinek, że... Jakby połączyć wszystkie broken przedmioty w grze i dać je w jednym odcinku, no to tak to wyglądało. I to jeszcze wszystkie normalnie, unlocki odblokowałem od razu na postaci. Taki sen. I w połowie tego odcinka zauważyłem, że, nie wiem, czy nie przełączyłem sceny, czy co się stało, ale miałem kamerę. I sobie tak myślę, ej, przecież ja tu nie pokazuję swojej twarzy. No to odcinek na śmietnik. To co wymyśliłem? Bo kamerę mam zawsze w jednym, w tej samej tym miejscu na streamie, czyli prawy dolny róg. I wymyśliła moja mądra głowa, że, ej, skoro tak jest, to... O, prawie obrywałem niepotrzebnie. Skoro tak jest, to po prostu powiększę trochę odcinek, przytnę i nie będzie widać. I tak zrobiłem. I odcinek wleciał normalnie wtedy na kanał, chyba że to nie był sen. Ogólnie to jest fajne, ale bym wziął to. Dobra, zróbmy tak, weźmy to. Wezmę to, stracę życie, ale trudno. Użyjemy Sacrifice Altar. Pentagram jest mega mocny, opłacało się. No bo Cube of Meat, no nie oszukujmy się, no Cube of Meat to nie jest dobry przedmiot. Ojej, musiałem przebić, bo naprawdę na te gardło. Strasznie odpada. Dobra, tu postawię tą bombę. Wiedziałem, że będzie git. Tabletki. Gearzap git. Alfa. To jest zarąbiszczy. Ja się cieszę. Mamy pentagram, więc jedna z przemian w naszego tutaj Serafina, nie, Lewiatana. Serafin jest po tej dobrej stronie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Wow. Prawie obrywałem niepotrzebnie. Prawie obrywałem niepotrzebnie. Ogólnie, o, to też jest pytanie do was. Możecie napisać w komentarzach. Bardzo jestem ciekaw. Czy uważacie, że... Pewnie większość z was wie, że robię TikToki i że robię ten shortsy. No to w zasadzie to jest jedno i to samo. Miało być dwa różne, ale stwierdziłem, że mi się nie chce. O, czy jestem w stanie jakoś tak? Nie, nie jestem w stanie. Au. O, jest to nam tak blisko. Że po prostu wiecie, robię TikToki, robię te shortsy. I staram się wyciągnąć te w miarę ciekawe czy w miarę śmieszne momenty z danego odcinka. Czy wolelibyście, żeby te... no nie wiem, TikToki były na zasadzie takie, że wyciągam po prostu jakiś jeden moment z odcinka, który był taki w miarę okej? Czy wolelibyście bardziej, żeby to było po prostu, ha, śmieszne odcinki, śmieszne TikToki są śmieszne, więc je chcemy. Możecie napisać w komentarzach, bo jestem bardzo ciekaw. Oj. Ja cię kręcę. Nie mam pojęcia, o czym mówiłem. Nie mam pojęcia, co się działo wcześniej. Jestem po bardzo długiej przerwie, bo w międzyczasie postanowiłem sobie po prostu, wiecie, wyjść z domu, wiecie, musiałem po prostu, zwyczajnie musiałem iść na spacer, tak, tak mnie to kruciło, że stwierdziłem, nie ma opcji, żebym nie poszedł. Więc jestem po jakimś tam, nie wiem, pół godzinie, może trochę dłużej.
więc jeżeli o czymś opowiadam, jeżeli o czymś opowiadam, to wam nie skończę. Ale, więc tylko tyle, że będzie świetna przygoda jako Tainted Azazel. Dalej, będziemy się bawić. Cyk. Ogólnie to śmieszna sytuacja, bo u mnie w mieście teraz, właśnie dlatego poniekąd wyszedłem do domu, bo są takie atrakcje, wiecie, jest taki bieg. I ludzie sobie po prostu, wiecie, biegają i sobie wygrywają nagrody. Ja nie jestem biegający, ja nie biegłem, spokojnie. Ale stwierdziłem, że pójdę popatrzeć. A jestem pełen podziwu. I przy okazji, jeżeli to dotrze do kogoś z tych ludzi, którzy biegali się 4 czerwca, to gdziekolwiek, to pozdrawiam, jestem pełen podziwu. Ja nie dałbym rady, poważnie, ja jestem dupa. Ja mogę podnosić ciężary, ja mogę robić wszystko, ale biegać nie ma opcji. Naprawdę, bieganie to jest moja pięta achillesowa. Wolałbym po prostu paść na ziemię i zdychać niż biec. Niestety. Ale wydaje mi się, że w ogóle, tak sobie staram się przypomnieć, o czym mówiłem i nie wiem, czy skończyłem o tym opowiadać. Najwyżej będziecie mieli takie, drugi raz o tym samym będę gadać. Pomyślicie, co za głupi, czemu będę gadał o tym samym? Więc jeżeli, bo jestem ciekawa jeszcze opinii, czy wolicie na przykład właśnie, jak są TikToki takie bardzo śmieszne, takie najciekawsze śmieszne momenty z odcinka, czy wolelibyście na przykład, żeby to było na zasadzie takie, że wybieram po prostu dosyć ciekawy moment, jakiś jeden, może nie 20, ale jeden albo dwa i je wrzucam na TikToka, a wy powiedzcie się proszę w komentarzach. W ogóle to totalnie mam teraz takie, co się stało? Wiem, że pamiętam mniej więcej, o czym opowiadałem. Opowiadałem o tym swoim śnie, że miałem taki tragiczny odcinek. Ale z tego co pamiętam, to ja o nim opowiedziałem. Do końca, chyba. Chyba tak. No, mam nadzieję. No i kaszel wrócił. Przekoszmarne, nienawidzę. Jeżeli się jest, wiecie, osobą, która pracuje głosem, poniekąd tak ma youtuber, czy streamer, czy ktokolwiek inny związany z grami. Chociaż nie, bo w ogóle youtuberzy pracują głosem, nie tylko ci, co w grach siedzą. Też normalnie. Więc youtuberzy, streamerzy, aktorzy bardzo często, jacyś dubbingowcy, lektorzy, to są ludzie, którzy jak stracą głos, to nie oszukujmy się, ale ich praca jest troszeczkę utrudniona. 9 voltów. Fully recharge the current active item. Automatically charge the first bar of coś tam. To nie jest jakiś mocny przedmiot. Sackhead jest git, więcej znajdziek. Dobra, biorę sackheada. Więcej znajdziek to więcej pieniędzy to zawsze może być więcej rzeczy. No i przy okazji mam więcej kluczy, więcej bomb, wypadać będzie pewnie coś. Dobra, reroll. Nic ciekawego. Oj. 4,5 volta już jest git. Ale blanket. Blanket. Poświęciłem blanket na wzięcie 4,5 volta. To jest troszeczkę źle. To jest bardzo źle, bym powiedział. Nie oszukujmy się. Czy jestem w stanie to otworzyć? Jest, mam sporo bombek teraz. Lockdown. Chyba nie chcę. Chyba sobie poradzę bez. Dobra. Najgorszy pokój, jeżeli chodzi o wgranie Tainted Azazelem. No, wszedłem do tego kersona w zasadzie. O, mamy ten ładunek. Wow. Nienawidzę, jak oni tak wyskakują randomowo. To jest to takie zawsze niespodziewane, że to jest strzał. Dobra, tu wybuchniemy, to zawsze pieniądze. Albo będą to worki. Nawet nice. Nie wiedziałem, że mogą worki z tego wypadać. Myślałem, że jak są takie, to zawsze pieniądze. No niestety. Mam 4 klucze, więc jest git. Może udałoby się tych bombiarzy tak wybuchnąć, żeby gdzieś tam otworzyli mi te przejście. Ale nie będę się starać. Traciłbym za dużo czasu, żeby mieć idealnie nakierowane. To jest jak ten, jak te wszystkie momenty, w których na starych telewizorach było ten. Olaka. Na starych telewizorach było ten, takie. Taki napis sobie latał od góry do dołu, wiecie, odbijając się od ścian. I wszyscy czekali, żeby on uderzył w ten róg, ale nigdy on nie uderzał. Tak się nie robi. Więc ja tutaj to samo, bym czekał po prostu na coś, co się nigdy nie wydarzy. 23 coiny. No nie powiem, to sporo. Teraz tylko polecieć szybko na dół, wykupić sobie blanket i będzie git. Paper blanket. Dobra, ja bym wybuchł maszynę już, bo i tak raczej nie zbiorę pieniędzy. To była najgorsza z maszyn, jaka kiedykolwiek widziałem. Czemu dostałem nic? Dlaczego? O, to jest pytanie. Ogólnie po ostatnim odcinku zauważyłem to podczas montowania najbardziej tego odcinka, ale też wcześniej to widziałem. Myślałem, że to jest powód tylko dlatego, że na przykład mam chrypkę, ale nie. To nie był powodem chrypka, było to powodem coś innego. Coś, czego nie jestem w stanie rozwikłać po dzień dzisiejszy. Ale trochę poprawiłem ten mikrofon. Troszeczkę go... Wydaje mi się, że był za bardzo zboostowany, jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi o korbkę na mikrofonie, jednak bardzo mocno zboostowana i gdzieś tam może były te przestery. Chociaż niby była głośność okej, ale przestery gdzieś łapał, co było strasznie denerwujące mnie. Więc stwierdziłem, że nie, tak być nie będzie. I starałem się to poprawić. Jaka w ogóle beznadzieja, dostałem tyle nic... A, fajnie. Fajnie, że straciłem kościoła na serce. Starałem się to jakoś naprawić. Wydaje mi się, że naprawiłem. Jeżeli nadal będą problemy, też możecie pisać. Ja staram się na bieżąco jakoś tak naprawić te wszystkie problemy, błędy i tym podobne. Żeby nie było. I informuję, że był kiedyś taki pomysł, żebyśmy nagrywali 2 odcinki dziennie. Nie jestem w stanie, naprawdę. Teraz mam tak mega dużo rzeczy do ogarnięcia, że zwyczajnie nie jestem w stanie w żaden sposób ogarnąć tego. Szkoda troszeczkę, no ale takie jest życie, no. Czasami ma się jakiś ten... ma się determinację, ma się motywację, ale jakoś tak czegoś zaczyna brakować. W moim przypadku zabrakło, można powiedzieć, poniekąd czasu. Dobra, ja myślę tak. Mała, to jest też mała. Dobra, wyleczyliśmy się do końca, to dostaliśmy klucze i pieniądze, bardzo się cieszę. A, użyjmy sobie dużej baterii jeszcze jednej. A czemu by nie? Tutaj dobry pomysł było wzięciem tego, jakby patrzeć, Book of Revelation, bo miałbym tylko naprowadzające strzały, a one nie są jakoś bardzo potężne. Tutaj jednak ta postać działa bardziej na zasadzie tego beknięcia komuś w twarz, aniżeli plucia brimstone'em.
wiecie, no każdą postać trzeba się poniekąd nauczyć w jakimś tam stopniu. Nie da się grać każdą tak samo. Ołała, on mnie ugryzł. Nie chcę. Tu mógłbym. Ej, to by nam dało, mogło nam dać przynajmniej item. Jakiś z Angelum Devil Deal'a. A, wezmę, będą pieniądze zamiast wylatywać jak normalnie z nie wiem czego. O, właśnie, a propos pieniędzy, właśnie obrywałem na tyle dużo razy, że się wypadło zamiast jakieś 40 coinów. No tak, nieźle. Dobrze, że ze mnie nie wypada, tylko że wypada po prostu. A ja mogę to zebrać, no, to by było okropne. O, lakapa dostałem. Ale rzadko się dostaje lakapy w ogóle z tego. Ale wiecie, ze Swallowed Penny. Ja wiecie, mogą też ze mnie wypaść na przykład worki. Ja go nigdy nie sprawdzałem. Ale strasznie dużo zacząłem obrywać. Nie wiem, co ja robię. Powinien troszeczkę lepiej się porastarać. Oj, 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 wiem, co zrobię teraz. Wiem, co teraz robić mam. Tarararara, wiem, co teraz robić mam. Tarararara. Idziemy sobie wziąć chariot i idziemy nakarmić naszego diabełka. Smelter. Kupię. Użyję. Wezmę Book of Revelation. Płacimy sobie pieniędzy troszeczkę. A nie, bo to nie jest jeszcze ostatni piętro. To nie chcę płacić. To jest nekropolis. Dobra, jeszcze będę miał piętro. Bierzemy sobie chariot. Idziemy do naszego diabełka, który był troszeczkę daleko. Ale. To mogę dać wziąć. Ale. Może nam coś dać ciekawego. Mam nadzieję przynajmniej taką. Cześć kolego. Dobra, wiesz. Take my hearts. I? Loki Hornsy. Liczyłem naprawdę na coś dużo lepszego. Loki Hornsy nie są jakieś bardzo przydatnym itemem, bym powiedział. Są takie 2 na 10 nawet bym powiedział. Takie no średnie, średniawki takie no. No ale cóż. Jak dostałem, to trzeba brać. Jakbym nie dostał, to bym nie brał. Logicznie. Wow. Troszeczkę inaczej zginęli niż zakładałem, albo niż chciałem, żeby ten... O, monstro. Lol, monstro. Kurczę, dałbym mu pieniądze. On może nam dać HP upa jakiegoś. Jestem w stanie się tu wcisnąć tak, żeby ten dawać ci rzeczy i nie zdechnąć? Bardzo dobrze. Jeden z worków. Pieniężników. 10 monet mu dałem. Oj, 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 czekajcie, bo mamy kartę Kermit. No, kolejne piętro się przyda. No i tak jak myślałem, no, karta HP up będzie tutaj. Znaczy karta. Przedmiot do HP upa będzie pewniakiem tutaj, nie oszukujmy się. A, mam wszystkich naraz. Dobra, wszystko mam. Piętra. War. W ogóle, gdybym nie oddał naszego Cube of Meat'a gdzieś tam na początku gry, to ja w tej chwili już bym miał, nie oszukujmy się, bardzo pokaźnego Cube of Meat'a biegającego. A tak to będę miał głowę. Oczywiście wiem dlaczego, bo używam Book of Revelation, żeby nie było. Ja wiem dlaczego tak się dzieje. Ale jednak wolałbym. O, nigdy nie wiem, jaki strzelasz. Wiedziałem, że trafisz mnie. A mnie. Co dostałem? Head of Campus. Nie chcę. Wiem stąd. Ja nie dostałem nic ciekawego. Jeszcze kilka Devil Deal jesteśmy w stanie tutaj osiągnąć, polecimy do sklepu i Black Candle. To jest coś, na co potrzebują pieniędzy. Ej, może dam się po prostu obić, to też nie jest głupie. O, to mi się podoba. Takie rzeczy mogę otwierać, no. Uuu, bardzo fajnie. Co tu jeszcze mamy? Ciekawe, tu jeszcze w ogóle kamień z X-em jest jakiś. A Smolderok? No niestety nie. Ale zawsze, charge. Zawsze to mogło być wszystko zupełnie inne. Ale co mamy? Same familiary latające. Gdybym teraz użył naszego przedmiotu, który dostałem z Devil Deal'a jakiś czas temu, to było Sacrifice Altar, no to nie oszukujmy się, zrobiłbym dużo więcej. A tak, to jesteśmy troszeczkę w tyłeczku. Nie wiem, ile mam życia, ale chciałbym jak najwięcej... O, mam full życia. Wszystko. Chciałbym jak najwięcej pieniędzy, dlatego w nie wchodzę. Temperance. Nice. Ona mnie bije po pół serca, ja dostaję podwójnie coiny. Znaczy raczej wybuchnąć, wydaje mi się. Jakiś Blackheart mi zszedł. Nie wiem, ile mam życia. Idziemy po Black Candle, zobaczymy, ile mamy życia. Bo boję się, że właśnie straciłem 99%. Czerwone serce? A. Nieważne. A, nie spodziewałem się troszeczkę takiego obrotu sprawy. No, maszyna do zmiany przedmiotów. O, Spiderbot. Chciałbym, ale tak jak mówiłem wcześniej, no będziemy mieli też sporo ładunków przez naszą maszynę. Nie spieszę mi się na boss rush, bo nim zrobiłem, a chciałbym po prostu mieć dobry run dla Kapik. No, woreczek wyleciał. Nie wiedziałem, że może. Tarcie dostałem! Czystego, przez... Mr. Papers, jak już tak to się nazywa. Czy ja sobie mogę teraz przespić pieniędzy? Patrz, ja jestem milionerem teraz. Co tu się odwala? No ale nie, tak to sobie mogę siedzieć. Przy okazji, o, możecie napisać w komentarzach, co tam mogę słuchać, jak tam mam Mija Dzionek. Co ciekawego, porabialiście ostatnimi czasy. Ivy Bug. Jeszcze dodatkowa Ivy Buga dostałem. Nie, nie. Co wy gadacie? Dobra, weźmy tego Ivy Buga. O, Ivy Bug nie ten. Nie patrzy na to, czy my mamy tarczę. Wiecie, nie jest zależne od tarczy. Nie wiedziałem, nie miałem pojęcia. Teraz się dowiadujemy. Ale fajnie, że się dowiedzieć tak czasami. Spider, bo to sobie wezmę. Zrerolujemy sklep. Raz przynajmniej. Uuu, mapa jest. Mapę biorę. Jeszcze jeden przedmiot mogę kupić. Option Habit. Habit jest ok. Ale nie wiem, czy potrzebuję. Golden Pill też nie jest jakiś ciekawy. Baterie, boomerang. Mamy Shopkeepera. Keeper z boxa, przepraszam. To nie jest Shopkeeper. Nic ciekawego nie dostałem z maszyny. Ale wiemy, że mamy już treasure room, mam sklep, czyli wszystko, co potrzebuję. Więc boss będzie albo tam na dole, gdzie właśnie ominąłem, by stwierdziłem, że... Czekajcie, to jest pokój początkowy. Nie, tam będzie boss. Ej, ja do bossa szedłem. Sprawdźmy to, zobaczmy to. Na pewno będzie boss, a ja boję się. Siala. Wszystkich naraz. Łatwiutko, tak by ktoś powiedział.
pewnie jakiś sportsmen, że haha, łatwo. Ale ja nie jestem sportsmenem, więc tak nie powiem. Co mamy? Wow, ugryzło mnie. Jeszcze lakapa dostałem. To jest szczęście. To się nazywa szczęście. Wpaść w kolce, jeśli dostać za to pieniądze. Wow, 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 wow. Mam bardzo mało życia. Nie oszukujmy się. 3 serca to nie jest dużo. O, wiedziałem, że to będzie boss. To było tak pewne, że szok. Kids! A, ja patrzyłem na ten, nie na tą postać, co trzeba. O! Cyk. Book of Revelation. Ciekawe, czy jestem w stanie w jakikolwiek złożyć sposób ten Kubomita jeszcze. Bo jednak wyrzuciłem jedną część Kubomita. Ale mam ciągle Book of Revelation, więc no nie wiem, nie wiem, nie wiem. Zobaczymy, czy to jest możliwe. Wow, ugryzła mnie! Baba gubia! No mnie coś ugryzło! Czemu mnie coś gryzie? Dobra, co ja bym chciał? To jest negatyw czy Polaroid? Ja nie wiem, bo jest tak krzywo narysowane. To jest Polaroid. Tak. Czyli nie mam tej strony. Na to wychodzi. Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, idziemy na dół. Nie mamy sklepów, nie mamy też roomów, czyli tylko do bossa. Haha, szkoda. Szkoda, bardzo szkoda mi teraz tego wszystkiego. Wiem, gdzie jest boss. Bardzo niefajnie. Niefajny pokój. O, nie tak blisko. Nie tak ostro, siostro. O, już pekłem na niego i on się pierwszy, że się podda, bo nie miał ze mną szans. Nie wiem, czy mi klucze i pieniądze będą być potrzebne. Chyba, żebym chciał robić hasza, ale na hasza nie ma opcji, żebym zdał. O, może? Czekajcie, mam 21 minut. Ja jestem w stanie zespeedrunować te piętra teraz, bo jednak dobrze idzie. Więc jeżeli je dobrze zespeedrunuję, the full karta nie jest mi przydatna. The high precision będzie ciekawsze. Jeżeli dobrze zespeedrunuję i nie pomylę się ani razu co do miejsca, gdzie będzie ten boss, to, jak mnie patrzy, no, tutaj mega haszyk może polecieć. A patrząc na to, że mamy 4,5 volta, to ładujemy. Też myślałem nad tym habitem, ale nie potrzebuję, to wezmę sobie. Kolce są zawsze denerwujące, wszyscy o tym wiemy. O. Dlatego lecimy dalej. Idealnie Loki Horns. Dobra, zmieniam zdanie o Loki Hornsach. To jest bardzo mocny przedmiot, o ile jest dobrze użyty. Teraz był dobrze użyty. Akurat dobrze weszło, więc mieliśmy tutaj, no, nie powiem, że nie. Bardzo dobrze. Bardzo się cieszę. Book of Revelation. Nie! Nie bij mnie, bo ja nie chcę dzisiaj. Skinąć tutaj. Tararura. Dobrze wyliczony. Tutaj widać Devil Deal. Boss. Nie Devil Deal. Boss. Bosik. Bossunia tak zwany. Serduszko. Dawno nie widziałem. O, witaj Conquest. Cyk. Pyk. Cyk. Nie. Oj, ucieknie. Teraz którego bić? Który to ten właściwy? Dobra, mamy kościotrupa. Kurczę, latanie. Ale Book of Revelation, tak jak mówiłem, będzie dużo lepszy. No, Lasty Blood. Lasty Blood. Nie oszukujmy. Lasty Blood jest gitem tutaj. Oh yeah. No cóż, pierwszy chyba raz muszę zostawić konia. W innym przypadku wziąłbym, bo bardzo jest mocny. Ale tutaj no, wzięcie konia spowoduje, że ja nie będę mógł się leczyć na haszu, a na hasza będziemy chcieli iść, więc gdzieś tam to jest problematyczne. Teraz. Prawie obrwałem. Leczenie na hasza może być bardzo przydatne. Au, obrwałem, o kurczę. Ja bym chciał do niego podejść i go ubić. O, trafiłem go jakimś tam brimstone'em. Nie jest źle. I te... Masz mnie znowu, normalnie gardło zapach. Ej, no nie było opcji tego uniknąć, nie było szans w żaden sposób. Jeszcze ten pan. Serce, żałosne. Cześć Loki. Najbardziej useless boss ze wszystkich w całej grze, naprawdę. Nie ma bardziej useless bossa, wydaje mi się. Smolok? Nie, ale solharcik. Dobra, teraz boss będzie albo na dole. Jednak nie. A, już się ubiję was, czemu by nie? Co mi tam przychodzi? Czy ja mógłbym w niego beknąć jakoś? O, idealnie. Ale mam okropnie wielki damage z tego pocisku śmiesznego, tego beknięcia swojego. Patrzcie, to jest niewiarygodne, co tu się dzieje. Zostałem coś, Solhat. Ale że pomyliłem wejście. Dobra, czy ja zdążę? Nie pamiętam, ile znam na hasza, czy 25, czy 30 minut. Wydaje mi się, że 30, ale tutaj akurat mogę się mylić, nie jestem tutaj pewny. Pewniaka nie strzelę. Bo czemu by miałbym strzelać w cokolwiek? O, ale nienawidzę tego przeciwnika, szczególnie jak mam jakieś właśnie lasery, czy cokolwiek innego, co się ładuje, albo powolne pociski. To jest najgorszy przeciwnik, którego dodali po tym, w nowym DLC. Naprawdę, to jest... Wszystkie bym bił, ale ten jest najgorszy ze wszystkich, naprawdę. Cyk, od razu, noga matki. Pyk, od razu. O, a co wy tu robicie, panowie? Muszę na nim beknąć przynajmniej raz. Dobra, drugi raz beknięte. Przyspieszyła, ej! Oj, wpadłem w ten laser. Obsmarkany. Book Revelation. No i mam hasza, czyli to co chciałem, mam 66 coin, 63, nie 66, 63 coin. Jakbym chciał, to mogę mieć więcej, bo mogę się wybuchać. I otwieramy teraz tak, najpierw sklep. A w sklepie mamy. Nic, totalnie nic. Wow, jaki dobry sklep, uch. Ale nie poddajmy się, może jeszcze nam się trafić Crawl Space, w którym będzie... HP up all red hearts, heal double tier volume. Bardzo ciekawe. No i Robo Baby nie jest jakiś bardzo ciekawy, więc tych dwóch HP up. No tak jak mówię, no to nie był najlepszy wybór, ale... Z dwojga złego lepiej w tą stronę, jak to mówił znany nam wszystkim zielony ogry. A tu mamy... Nie no, najgorszy hasz, jakiego kiedykolwiek miałem, naprawdę żaden item nie ciekawy. 4 itemy do wyboru i żaden nawet trochę nie był ciekawy.
Oj, Kraus Space też nie ma. Ostatnio. Co to? Nie, syf. Syf. No nie, proszę. Dajcie mi coś przydatnego. Jedną rzecz. Nie, co to jest? Biorę te coiny i wrzucę do maszyny. Ile wejdzie, tyle wejdzie. Jak nie wejdzie nic, to nie wejdzie nic. Trudno się mówi. Dobra. O, kłódko. Za. I wtedy sam wyrzucanie muszę nic robić. Ale jak widać, gra postanowiła po czterech coinach mi po prostu wysypać się. Dobra, tak. Jestem w stanie jakoś podejść, gdzie jest. Muszę podchodzić, bo inaczej nie mam tego swojego efektu, a ten efekt zadaje no horrendalny damage. Patrzcie, po 16 bije. Teraz po 19 w ogóle. Cyk, poprawdę już. No wchodzi ten efekt? Wchodzi. Ten efekt Brimstone'a. No dobra, hasz nie będzie problemem jakimś wielkim, nie oszukujmy się, a że z turbo łatwym bossikiem. Jak ktoś z nim walczył tyle razy, to wiecie, to jest turbo prosty boss. A jak pierwszy raz miałem na niego iść, o to wtedy sobie myślałem, jaki ciężki boss, jak go pokonać, wszystko nie da pokonać. A teraz sobie myślę, o bosik jak bosik. Tak samo jak było z matką, nie? Matka też była jakimś takim mega obsranym bosikiem, w którym sobie myślałem, jo, cię kręcy, da się ją w ogóle pokonać? A teraz jest takie, co, mam beznadziejne itemy? A, idę na matkę, dam radę. Dosłownie tak jest, nie oszukuję. Ej, wydaje mi się, że nie wchodzi mi taki damage, jakbym chciał. Ja biję po 8 z lasera. Ale jak ten, to piję po 19. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, full HP. Więcej nie muszę. Mógłbym dać się obić i wtedy miałbym tier zapa większego. To nie jest głupie. Ile mogę dać się obić razy? Ej, nawet git, zobaczcie. Jeszcze co, jakbym potrzebował pieniędzy na spełnienie mi. Jaki lamusiarski boss to jest? Oj, Book of Revelation. 2,50 tiersy, to jest mega dużo. Na tej postaci. Nie wiem, czy mogę mieć więcej w ogóle. O, w ogóle beknięcie odbija te strzały. Patrzcie, jak ja strzelam szybko. A jeszcze dostałem tier zapa. Co ciekawe. A, cyk. Nie, jeszcze jedną Book of Revelation. No, zostać mi. Co tu jest? Ja tylko klikam. Tylko, że nie ładuję do końca, niestety. O, nie. To, tego nie chcę. To najgorszy atak świata. Naprawdę, nie da się go uniknąć w taki normalny sposób. Cyk. Mam 3,15 tiers i spadłem do dwóch czerwonych serc. Soul of Azazel. Ajajajajaj. Mógłbym iść na Delirium, ale idziemy na walkę z Satanem. Tak mi się wydaje, że dobrze poszedłem. A tu akurat nie jestem do końca pewny, prawdę powiedziawszy. Ale zobaczymy zaraz. 6 Loki razy 4. W zasadzie to jest Loki i... A, to jest wiadomo, że 4, 3 części to, wiecie. To. Teraz problem. Serio, nie bekłem w ciebie? Teraz poszedłem. Obrwałem i się nie bałem. Mogę jakieś HP upa jednego? Naprawdę, bo nie wiedziałem, że aż tyle stracę na haszu. Ja wiem, że tam się specjalnie poddałem w pewnym momencie i specjalnie dałem się obić, ale to jest przesady. Aż tak tragicznie mi nie idzie. Żeby teraz przegrać run. Nic nie zyskuję. Dobra, zyskałem hasza, ale to nie jest dużo. To nie jest coś, co potrzebowałbym zyskać najbardziej. Wolałbym też coś innego. Tu jest jeszcze jakiś? I tu jest. A, jeszcze we mnie strzelają. Tak się nie robi, panowie. Tak się nie robi. O, już nie mam takich tirców dłużych i nie strzelam raz na godzinę. Nie widzieliście tego? No i znowu jesteśmy troszeczkę obsrani. O, okej, okay, jest git. O! Jestem za bardzo obsrany, żeby cokolwiek mówić w tej sytuacji, bo... nie robisz tak! Bo nie chciałbym stracić rana po prostu, a mam bardzo ładne. Wiecie, to jest rana zwycięstwo, bym powiedział. Na tej maszynie zamiast ją wybuchać, mogę po prostu pograć. Oj, jest git. Mamy dwa, ten Soul Hearta jednego do walki z bossem. Czy dostanę jakąś? Nie, nie dostanę. Oj, dostałem! Patrzcie. Ty to jesteś jednak dobra. 3, 2, 1, cyk. Dobra, nie umiem. Raz mi się chyba udało w życiu. Dobra, leży. O! Też? Ja nie mogę na niego brimstone nałożyć? Czy efekt mu wszedł? Bo nie wiem. Nie, nie wszedł mu. Tak myślałem, że mu nie wszedł. Bardzo dziwny bossik. Stopy, 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 cztery stopy. Na jedną nogę mu nałożyłem tylko tego efekt. Ale XT, myślałem, że na obie się nakłada. W końcu to jest jeden boss, a nie dwa. Ma jedno życie, to czemu jest osobno liczone? Bez sensu, ale pokonałem. Łatwy bossik. Dobra, i teraz ty. Tak, to miałem rację, czyli dobrze poszedłem. Bo tak to bym zyskał tylko pokonanie Izaka. Nie wiem, czy to jest jakiś mega mocny. No tak. Wzięcie tego zapewni mi jedną z tych rzeczy. Weźmy tak, bo latanie. A później wrócimy sobie po ten przedmiot. Przy okazji. Nie wiem czy, ale nie wiem czy dawałem ten, ale pewnie dawałem, bo sprawdzałem wiele razy ten. Ale macie kod, jakbyście chcieli sobie spisać i sobie zagrać ten run. Zobaczyć, czy da się lepiej, czy da się gorzej, czy da się cokolwiek. Prawda? Nie oszukujmy się.
Ja nie jestem jakimś mistrzem grania. Ej, ja w ogóle to mogę wziąć, nie? Bo i tak dostanę 3 black karty, ja głupi jestem jak but. Tak myślę, dobra, wrócę po to, jak będę miał więcej życia, jedno więcej. Ale przecież 3 black karciki dostanę. To jest darmo. No takie nawet niewymuszone przeze mnie, hehe. Przemiana w Gapiego jest git. Jak nam się trafi jeszcze pójście na Delirium, to myślę, że można zrobić. I wtedy mamy ładnie zrobionego Tainted Azazela. Nie? To jest mega dobre. Dobra, jeden leży. Drugi leży, trzeci leży, czwarty leży. Obrywałem raz, jakby miał jedno życie, to właśnie zdał. Ale nie widzieliście tego. Kurczę, czkawka mnie wzięła, jakby nie wiadomo co robił, ale ja nic nie robię. O, i głos mi ucie. Ej, w ogóle mam We Need To Go Deeper ten tutaj. O, ale nienawidzę tego bossa. Ale najgorszy boss świata. Nie chcę. Straciłem tutaj mega dużo życia. Nie chcę więcej, już nie chcę. O, twas mój. On się odbił ode mnie, co się stało? Nie wiem, nie mam pojęcia dlaczego obrywałem. O, jest gniewe serce. Dobra, ja bym chciał przede wszystkim jakoś tak dojść do ostatecznego bossa i nie zdechnąć. To jest jedno z moich największych teraz marzeń, które posiadam. Oczywiście zobaczymy jak to wyjdzie, bo różnie bywa. Bardzo dużo te muchy biją. Ja myślę, że to ja mam taki damage, a to nie, te muchy tak biją mocno. Ja nic nie mam w życiu swoim. Ojej, ciulaki, nienawidzę was! Jak możecie pająki respić? 2% szansę na to, że dostanę HP upa? Ej, to nie byłoby głupie nawet. Dobra, użyjmy sobie. Używajmy póki możemy, bo utrata tego może być w opłakanych skutkach dla One Makes Me Lecz. A zresztą co? Będę większy, silniejszy, prawda? Im większy, tym silniejszy, wszyscy o tym wiemy. Walka Dawid z Goliatem, wygrał oczywiście Goliat, bo był większy. Wcale nie na odwrót. O, tu mógłbym użyć łopaty, tylko tą łopatę musiałbym wziąć, a jakbym wezmę, to się wywalą, więc chyba na razie nie chcę. I na razie sobie odpuszczę łopatowanie. Łopatować, czyli korzystać z dobrobytw łopaty. Co to? HP up, bardzo się cieszę. Czyli łopata za darmo w tym momencie. Beknięcie powoduje, że oni się odbijają od ścian i trafiają we mnie. To jest żałosne. Ale za to kluczyk wpadł. Cześć kolego. Nie, weź. A, obrywałem i tak. A mogłem nie obrywać. Co to? Bomby. I mamy przemianę w Spider Boya. Nie wiem, co mi daje przemiana w Spider Boya, ale widzę, że mam większe pająki, więc ją... Ała. Poniekąd się cieszymy. Co to jest? Technology. Jak działa technology, nie? Mega dobrze. Jak będę sobie ładować pocisk, to będę mógł jeszcze strzelać przy okazji. Więc... taki za darmo Secret Room. Witaj. Ty mógłbyś mi dać wiele rzeczy, a dałeś mi życie. Miałem nadzieję, że dostanę są hard, a nie takie syfy. Dobra, ja bym chciał jeszcze ubić najpierw tego. Tak, to bym chciał na pewno. Bo nie wiem, czy ten. Nie wiem, czy będę miał po walce z nim jeszcze możliwość na przejście na Delirium. I nie wiem, czy nie zdechłbym na nim, więc byłoby mi smutno bardzo, jakbym przegrał. Gdybym przegrał, bym miał jedno życie. Nie chcę. No niestety. Idę zobaczyć, ile ta łopata kosztuje. Jeżeli jedno serce, to biorę tą łopatę. Sobie na spokojnie do kieszeni ją schowam. Idziemy otworzyć tam jedną rzecz, bo jestem bardzo ciekawy, co tam się akurat w tym przypadku znajduje. Bo tego nie jestem w stanie niestety określić w żaden normalny sposób, prócz kupić łopatę. A, książko. Byłaś dzielną książką. Pamiętaj o mnie, książko. Jesteś... dobra. Wywalić. Otwieramy. A to było D7. Restarts Arum and respawn all enemies. Nie działa tutaj. Ale jakbym chciał użyć tu, w tym pokoju, to tu już by się zrespiły bossy. Ciekawe, no ale nie chcę tego sprawdzać, prawda, bo po co miałbym to sprawdzać? Cóż, było miło, ale się skończył, widzimy się w następnym odcinku, no i trzym się!